Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Czas na kolejny odcinek Risen. Ostatnio mieliśmy okazję zostać mistrzami areny. Również pomogliśmy tutejszej, że tak powiem, populacji. No i teraz najwyższa pora, aby dalej wykonywać sobie zadanka. Myślę, że akurat tam się nie przedostaniemy. W sensie, możemy tam iść, ale to jest raczej wyjście z obozu. Tym bardziej, że tutaj wilki grasowały. Więc myślę, że możemy tutaj ruszyć w kierunku samego bagna. Tam jeszcze nie wejdziemy, no bo niczego nie mamy dla naszego kochanego Dona. Więc jedyne, co nam pozostaje, to właśnie zapuścić się nieco tutaj. No i zobaczyć, czy kogoś ciekawego tutaj nie spotkamy. No właśnie, już tutaj sobie ktoś siedzi. My przy okazji sobie pozbieramy tutaj troszeczkę tej roślinności. Ratuje ona nam życie, jakby nie spojrzeć, pod względem sprzedaży. Dobra, mamy jakiegoś Luisa, ja bym sobie to zapisał. You alone out here? What? Are you alone out here? Yeah, yeah, don't yell, I'm deaf. You seen my full of beer glass thing goes smash if you drop it. You mean a beer bottle? That's why I said. You got bad hearing, you know that. The bottle was right. It was here. No, here, somewhere. Shouldn't you be hunting? Damn it, don't you start. Everything's going to hell, and I'm supposed to go hunting? No way! I'd rather sit here and have a little drinky-dinky-doo. It's time to stop drinking and start hunting. Move it. Whoa! You're starting to sound unfriendly. If you got some hunting you need doing, do it yourself. Get hunting, or I'll get unpleasant. Wait, wait, wait! I'm waiting. What? Right. Mm. You go and deal with these rats. They're over the... Oh, south of here. If you come back, I'll give you 30 cold groins. Mm. What do you think? You're a hunter and you can't deal with rats. Furry little bastards, look at you funny. Go on, you kill them and I'll pay you. Mm-hmm. You're drunk. So, I'd rather be dead drunk than dead, and we're all gonna die soon anyway. You wait. When the white robe shows up, we'll all be as dead as dead men. White robes? Yeah, the white robes, white, from the Inquisition. Yeah, what do white robes want in a swamp? Huh? They'll end up brown robes, ha, stinking swamp. Yeah. And what can you tell me about the white robes? They're everywhere. Came from the sea, from the mainland, and now they're sweeping across the island, wrecking everything. Have you ever met a white robe? Are you insane? I'd run like a stabbed rat if I ever saw one. I can believe it. Where's that damn bottle? It's my bottle. Give it back, you stinking swamp! Don't you think you've had enough? 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 I can't drink enough. Have you been to the Don's camp? I can tell you once you've spent a couple of days there. You'll start on the source too, believe me. If you'd been there, you'd be me. Why? What's wrong with the camp? Bunch of total asshole bastards. Always screwing each other over. I don't trust a single one of them. The worst bastard is Brogar. A nasty piece of work. He's a bastard's bastard. Tell me more about this Brogar. The whole damn place is under his thumb. A
Officially. Officially? Officially, yeah. Officially, he's just the boss of the fighters. The Don's lieutenant. But he's more than that. Every man there's terrified of him. Even his shadow's scared of him. Because that Brogar, he wants to replace the Don, doesn't he? Yeah, he does. Right. You seem to know a lot about Brogar. More than you think, and not just about Brogar. You get me more beer, and then I'll really tell you something. I get you more beer, and I'll be lucky to understand you. I'll see what I can do. Mm-hmm. Here, one beer for some information. Hey, hey, you got one. You're beautiful. Co by tutaj... O. I'm looking for some pieces of a sword blade. Old, decorated with gold. They're everywhere. Everyone's got one. Well, not Hawkins. Or Jan. Or Rachel. Or Craig has one. I've seen it. It's quite big. And that moron has one as well. What moron? Dorgan. He's got a piece, moron. Of course Brogar has one. You'd have to take him apart to get it. And me, I've got one too. You have one. I'll give you a beer for the piece of sword blade. No way! What do you think I am, an idiot? It's easily worth two. Here, two beers. Beer! Here you go. You could just tell me the information, as a friend. The only friend you've got in this swamp are the mosquitoes. Yeah, and they suck your blood. No dobra, mamy 3 na 5. On gadał o jakichś szczurach niby. Autozapis, o. Okej. Dobra, Jezu, no. Dróbżesz ten unik w końcu. Ja pierniczę, ale dramat. Nie wierzę w to. Bo zaraz się zdenerwuję i wezmę łuk. Którego nie mam. Dobra, mamy to. Chodźmy go poinformować o tych szczurkach i odebrać swoje 30 sztuk złota. Those furry little rats you were worried about. They won't be looking at you funny again. Hey, that was fast. You're a pretty good hunter. Here. 30 gold coins. That's only 25. Yeah? Oh. Well. It's all I've got. I had 30 once. Now. The rats gotta be gutted and the meat taken to the camp. You can do that. I'm feeling a bit, you know, tired. Yeah, you've had a hard day. You could just tell me the information as a friend. The only friend you've got in this... Mhm. Pewnie piwa mi brakuje, dlatego niczego nam ten koleżka tutaj nie powie. Okej, okay, tam jest ten nieprzyjazny wąż błotny. Tutaj coś mamy jeszcze, jakąś jaskinię czy coś. Oho. Dobra, weźmy, zjedzmy sobie coś może. Dobra. Czy ja mam ten łuk? Kolczasta maczuga, właśnie. Z niej przecież chcemy korzystać, bo ona ma większe obrażenia. No i
Łuk właśnie. Spróbujmy... O Jezu, potraktować właśnie z łuku. O Jezus. Takie obrażenia, że pożal się Boże. Oho. Mamy osiągnięcie jakieś ogólnie. Oho. I zaraz tutaj... Aha. I zaraz tutaj się to źle dla nas skończy trochę. Okej. No właśnie, tak myślałem. Dobra, wczytaj autozapis. Szkoda, że cała chmara się tutaj na nas rzuca, no ale nic na to nie poradzimy. A, bo ja miałem sobie zjeść. Ewentualnie jakiś czar tutaj mamy. Dobra, będzie szybciej. Szybki zapis. Nie żeby coś, ale to jest tragiczne. One atakują z takiego dystansu, że to się w pale nie mieści. Mhm. Okej. Fajnie, że kamera działa jak należy. O, spoko, spoko. No problemu, my friend, pomyliłem. Języki. Mhm. Ja pierniczę, dramat. Bez jaj. Co to ma być w ogóle? Aha. Spoko. Okej. Ja widzę, że moja przygoda z Rizenem będzie taka bardzo owocna. Już nie wspominam o tym blokowaniu i odbijaniu tych właśnie ataków, bo to w ogóle jest... O Jezu. Okej. Zeróweczka. No, no, no. Mhm. No
właśnie tak myślałem. Totalnie bezsensowny jest ten atak, bo ja w sensie atak, ten kontratak albo to odbicie, bo to w ogóle nie działa na potwory, więc nie wiem na jakiej podstawie ja mam tego w ogóle używać, nie? To mi tylko czas marnuje. No jasne. Dobra, w końcu się udało. Dobra, zapiszmy to oczywiście. Bo to tutaj różne rzeczy się jeszcze mogą wydarzyć, tym bardziej, że jeszcze jakieś ćmy tam mamy. I to nie jedną ćmę. Okej. No więc na pewno musimy się uleczyć, nie? Aha, ja go nie trafiłem rzekomo. Fajnie, fajnie. Superancko, bajerancko. A, ja się nie uleczyłem. No też spoko. Taki wariacik ze mnie. Ja pierniczę, no to jest porąbane dla mnie. Nienormalne jakieś. One atakują z taką prędkością, że to się w pale nie mieści. No i właśnie. Ja kończę swój atak, a on mnie trafia dopiero co rozpoczętym atakiem. To jest dla mnie bardzo dziwne, nie? No właśnie. Dobra, w końcu się udało. Lista dłużników Brogara. Nie, nie, zamknij, nie chcemy tego robić. Zwój, śmiech może sprawić, że jakiś niegodziwy czyn pójdzie w niepamięć. Gruda złota, bursztyn, złota moneta. No niestety nic na ten temat nie wiemy. Mamy tutaj głębszą część tej całej kopalni. Ale najpierw to by się wypadało uleczyć. Dobra, myślę, że tutaj ta mikstura będzie jak znalazł. Parę jakichś tutaj, powiedzmy, zjemy sobie steków. Okej. No i teraz szybki zapis. Okej. Czyli już wiemy, że iść tutaj jest bez sensu, aczkolwiek jeszcze możemy spróbować. Bo może da się go jakoś sensownie ubić. O,
Albo i niekoniecznie. Nie, dobra, nie będę się męczył tutaj z tym gulem. Spróbujmy sobie tutaj zeskoczyć na dół. Z tego co widać, tutaj akurat żyła złota jest, ale też nie mamy za bardzo jak jej tutaj sobie ogarnąć. Jest wnętrze jaskini i mamy tutaj żądło szczurka, więc żeby to jeszcze jednego. No i dobra. Mamy surowe mięso, które też jest potrzebne tej całej Rachel'i. Mamy skrzyneczkę. Ale sobie z niej pożytku nie zrobimy, jak widać. Jest też złoże. No i mamy wyjście na zewnątrz. Mamy tutaj wilki. Oho. Fajnie go wyrąbało w kosmos gdzieś. No i dobra, tutaj mamy z powrotem bagna, tam znowu ćmy, tam znowu jakiś wilk. Za dużo niestety do jedzenia to nie mam, jak widać. Więc możemy zaryzykować tutaj go pokonać, tego wilczka. Dobra, udało się. Była też jakaś roślina, gdzie ona jest? A, tutaj. Pięknie. Kolejna. Musimy pamiętać tylko, żeby nie dać się złapać tym całym tym, jak oni się nazywali, białym szatom. Dobra, nie będę tutaj ryzykował może, chociaż z drugiej strony ciekawi mnie, co to jest za chałupka tutaj. Czy nie będzie tutaj jakiegoś zadania? Nie, widzę, że nie ma tutaj żadnej takiej kwestii dotyczącej właśnie tej Rachel'i, bo ona coś pamiętam, że powiedziała, żebym ja coś przyniósł, ale nie pamiętam co. No dobra, mniejsza z tym. Najważniejsze, że to po co żeśmy przyszli, to mamy. Czyli jeden kawałeczek, w sensie jeden odłamek, plus znaleźliśmy tutaj listę i martwego jakiegoś zwiadowcy, tudzież obozowicza. A, i pytanie brzmi, czy ja tu wejdę teraz z powrotem, bo chyba nie bardzo. No dobra. To jednak sytuacja troszeczkę się skomplikowała. Dobra, więc będziemy musieli coś wykombinować. Szybki zapis. Są ćmy, ale nie chcę chyba z nimi walczyć, chociaż przydałoby się. No nie, no są jakieś tutaj. Jacyś tacy, nie wiem. Farmerzy, białe szaty czy coś. Wolę się nie zbliżać do nich. Okej, okay, mamy wilka. Spróbujmy jakoś wrócić do tego obozu.
A, tu jest chyba nasz kolega, z którym mieliśmy okazję rozmawiać. No, dokładnie. Łóżka żadnego nie ma, niestety, żeby się przespać. No, mówi się trudno. Możemy się tylko wody napić. Lepszy rydz niż nic, nie? Dobra, myślę, że tyle nam starczy. Dobra, jak to teraz tutaj było? Zapis oczywiście. O. Nie szło tak od razu? Mamy jakiegoś niby ścierwojada, który od razu padł. Zachodnie wybrzeże jest w tamtym kierunku. A myśmy to jakoś szli tu i tam. Dobra, wolę na razie tutaj nie zbaczać ze ścieżki. Bo to różnie się może zakończyć. Jak nie jakieś dziki mnie zaatakują, to nie wiem, coś innego i po co to komu. Dobra, let's trade. Ale raczej niczego ciekawego nam nie da. Zręczność plus 3. Dobra. Nie ma to nie ma. Przeczytajmy jeszcze tą listę, która tutaj jest. Wciąż muszę zabrać pieniądze od następujących osób. No właśnie. Dobra, zapiszmy, jakby się miało coś wydarzyć. Niefajnego. Brogar wants to replace the Don. That much is obvious. There isn't a man in the place who hasn't worked that out. But it's not something anyone says out loud. Words can get you killed. About your hunting. Both your hunters are back out doing their job. Are they? You work fast. Your team's not the best I've seen. You take what you find. They're what I found. As for your training, maybe I can help. About your hunting. Lewis isn't going to stop drinking anytime soon. I know. But when he's sober, or even when he's half cut, he's a damn good hunter. Mhm. Wszystko jasne. I found Dorgan. Yeah? Where is the lazy bastard? He's dead. His body's in a cave near the swamp. Oh, well, if he keeps some swamp creature fading off my back, it'll be the first useful thing he's done. Now, did he have anything on him? Anything at all? Yes, I found a very interesting list in his pocket. Did you now? And where is it? What's the worry? This protection racket of yours is all approved, isn't it? You don't want to play games with me. Just give me that list. Anything else for me to do? Well, maybe one thing, if you're up to it. Out with it. Right. But keep this to yourself. You hearing me? Have you ever collected funds generously donated by those grateful for their security? Generously donated security funds. Okej. Okay. Raczej nie chcę tego robić. Pewnie Rachela będzie bardzo zadowolona, jak to usłyszy.
ale oczywiście zapis. By the way, Dorgan, one of Brogar's people, had this list on him. Can I see it, please? Seems Dorgan was helping Brogar to pocket Esteban's gold. Where is he now? Dead. I found him in a cave near the swamp. This list will help. We'll need more evidence, though, if we're to persuade Esteban Brogar is working for his own interests. Lewis claims Brogar wants to replace the Don. Brogar's always been trouble, but since we've been in this swamp, Esteban's absence has really lowered morale. It gets tongues wagging and hands lazy. I wish he could see that. Talk to the men. This could be just the thing to get Esteban going again. Show him how bad things have got. But I'm going to need more proof than the word of a drunken hunter. Wiecznie potrzebujesz jakichś lepszych dowodów. Możemy coś od niego kupić? O, tutaj 26. Rozbijać czerepów. 28. To już by było całkiem sensowne. Muszę przyznać. Dobra, tutaj ten myśliwy. Akurat nie chciałem, żebyś siadał. Widzę, że tutaj też nie porozmawiamy z nim. Okej, no myślę, że w tym momencie byśmy mogli sobie zakończyć ten odcinek. W kolejnym natomiast, no co ja mogę powiedzieć, ruszamy dalej. Mamy 15 punktów nauki, może to na coś spożytkujemy. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnej części przygód w Risen.